Tak musimy nagrywać profesjonalnie, bo to jest okno. Nie. Take it easy. 5,5 godziny snu. Pięć, ja wiem, nie jest to specjalnie zdrowe. Tak, nie róbcie tego na co dzień. Raz jakiś czas, wiadomo, można. I teraz lecimy sobie, mamy cały dzień atrakcji. Chcę wam pokazać, co tam w ogóle się na tych klubowych słoneczkach dzieje. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo duży wiatr jest. Wszystko dzieje się tam. To proszę. Spodziewamy się dużej ilości osób, bo zdekorowało się aż ponad 50 tutaj na Roglowiczu, więc zobaczymy, co z tego będzie. Cześć, Jory. Siemanko. Dobre. Dobrze. Dobre. Cześć, mistrzu. Dobry, haja. Dobry. Ponarowsku, świetnie wygląda, mordo. Trochę niewyspany jakby. Wyglądasz z Ponarowską? Nie, zajebiście. Ponarowska! Że pójdziemy... Pamiętacie? Tak, musimy nagrywać profesjonalnie, bo to jest okno. Nie wiadomo. Tutaj też warto pamiętać o jeszcze jednej... też, tak? Jest na tyle dużo osób, że będziemy robili sobie pracę na dwie sale. Tam już się dzieje, my sobie rozłożymy jeszcze tutaj kilka stołów, żeby się wszyscy pomieścili, bo rzeczywiście jest ponad 50 osób, tak? Drugiej. Pracuję właśnie, ma zablokowane dechowo, a teraz na pewno kilka kilogramów. Były żebrowo, nawet dobra. Co robicie? Robimy mobilizację odcinka TH1, TH2 dla serduszka. Co robicie? Mam objaw klawisza w prawym, most obojczyku od wczoraj. A klawisz to jest mój wujek ze wsi, także więc... Mam wujka nowy baryta w prawym barku. Ale on już nie pilnuje więźniów, teraz jest za biurkiem. Co robiłeś? Robiłem osierdzie z sercem, warsztacik, jak z tym popracować, jak zdiagnozować, jak w ogóle zrozumieć fizjologię, anatomię tego obszaru, przede wszystkim anatomię i fizjologię. Też możemy sobie zaobserwować takie ramionka, jak tracja, czyli też jest dana atrakcja. Słuchajcie, ludzie sobie właśnie ćwiczą, terapię na cztery rączki, jest to nowe doświadczenie, mile widziane. Delikatnie go bujam na boki i wyobrażam sobie, która część ciała, czyli który cylinder, bo jeszcze inaczej, wyobraźcie sobie, że jest cylinder brzucha, jest jeden cylinder, klatka piersiowa, są dwa cylindry, które obracają się wokół kręgosłupa. Żyjesz? Żyjesz. Co czujesz? Taki nacisk. Co robicie? Przytulamy się z Dawidem. Dobrze ci? Mhm. Maskujesz. Jak to dobrze? Skala z 10. 9. 9! Oglądasz ludzką stonogę, Patryk? Okej, ciekawy case... czego? Zastosowanie nitu, dobra, jeszcze raz. Jak to? Dobra. Teraz twistera. A zaraz będziemy go rozmaicać, że będzie dobrze. Ale on w tej pozycji ma zostać i być niezmienny? Nie, zmieniasz. Ja teraz po prostu się szukam sobie takiego jakiegoś... Pozwalać, nie, staram się właśnie nie pozwalać. Właśnie nie. Chciałabym, żeby was do tego świata mojego zaprosić. Chociaż to, co widziałam przed chwilą, to w jaki sposób tutaj odbywały się poprzednie zajęcia,
no to wiem, że to jest bardzo... Uwaga, te dźwięki są specyficzne. Take it easy! Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Jestem właśnie po porannej live na Neuroklubie, który podsumował w ogóle spotkanie, troszeczkę działania. Spotkanie klubowe, które odbyło się w weekend, było tak dobre po prostu. Ale to dlatego, że po pierwsze nie widzieliśmy się już troszeczkę z całą ekipą, a po drugie, że udało się połączyć fajne nowe rzeczy z powtórkami różnymi, z pracą manualną, z fajnym ruchem, z medytacją, z celebrowaniem w ogóle życia. Rewelacja po prostu. Czyli idziemy na spacer? Idziemy na spacer? Tak? Dobrze, no to idziemy, chodź.